У нас, наверное, одна такая единственная нация, где сохранилось у нас язычество, молится у нас к дереву или там солнцу или еще чему. Жертвоприношение приносит там. Rosyjska rzeka Jenisej i to poza drogą powietrzną, jedyny szlak transportowy między Krasnojarskiem a zamkniętymi miastami dalekiej północy, takimi jak Norylsk czy Dudinka. Aby dostać się za kręg polarny, czeka nas 4-dniowa podróż promem w głąb Syberii, w stronę Arktyki. Podczas rejsu odwiedzimy wioski, do których nie docierają żadne drogi, a przebycie statku jest wielkim wydarzeniem. Odkryjemy świat, który zawsze wydawał nam się tak odległy. Wyprawę zaczynamy od portu w Krasnojarsku. Co, na ryby? No dobra, zbieramy się, nie na ryby. Idziemy na nasz statek, mam nadzieję, że nas wpuszczą. Mamy wszystkie dokumenty, które zajęło mega długo, żeby je ogarnąć. No i wchodzimy. Skarżysz na bilety, gdzie można? Все проходит. Jakiś pies też jedzie z nami. A wy mnie jeszcze говорите, что я не занимал. Так же нельзя говорить. Вы подошли после меня. Да я зашел раньше намного. Он люди, там люди. Ale o co chodziło w ogóle? Bo ja słyszałam, że się tam kłócili. Kłócą się o to, że kto pierwszy wejdzie, żeby móc już odłożyć rzeczy. I musi móc spać, gdzie jeszcze nie ma później godziny. Tu jest trasa, po której będziemy płynąć. Krasnojarsk i absolutnie na samą górę. A jeda tam wkruszona, potem już tam pierwszy raz będziemy odprowadzać na ciepło chodzić. To ja nie znam, domu on ciepło podać nie jest, to sobie wszystko odprowadzać. Jeda. Na swoje pieniądze kuszysz. Tam tylko jeden restoran. A. Ceny вот такие. Дайте, пожалуйста. Без спины остаешься. Рюкзак следующий. Ставьте или в отдельный. Смотрите, у вас еще 29 килограмм осталось веса. Вы можете до 11 гулять, что-то можете еще приобрести себе. Так у меня нет. У нас тут как багаж пусть вешается. Стой, 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 стой. Давайте, сколько он там? 19? 19. А можете нам сказать, пожалуйста? А что? Ну, конечно, скажу я. Там будет две девушки с вами. Будут. Две девушки будут? Да. А, это интересно. Проходите. Два мальчика плохо, а вот видишь. А вот это стрёмно. Будем иметь коллежанки, две коллежанки, две молодые девушки. Верхнее одно, нижнее одно, верхнее. Хорошо. Здесь или здесь? Здесь и здесь. А на дворе уже поволи роби вечер. Będziemy płynąć na daleką północ Rosji. Zajebiście się tym jaram, bo zawsze chcieliśmy tam się dostać. Nie wierzyłem w to, że dostaniemy te pozwolenia, ale dostaliśmy. Ja nadal super. Nie wierzę, wiesz? Ja nadal mam coś takiego, jak tutaj już w ogóle wsiadaliśmy, że zaraz nas cofną i powiedzą, że ale obcokrewcy nie mogą tutaj, nie mogą, nie, nie, nie. Póki nie ma jeszcze nikogo, proszę o krótkie oprowadzenie po naszej kabinie. To będzie nasz nowy dom na najbliższe 4 dni. Mamy umywalkę, jest też szafa. Umywalka, w której możemy się też przeglądać. Jakieś śmieci tu są. Dobrze. Tu jakieś specjalne przybory. Tu mamy kamizelki, łóżka. Zobaczmy, czy łóżka są wygodne. O, na dole można skakać. Jest tak ciężko się tu wczołgać. O Boże, jakie twarde. O, można sobie regulować, spoko. Dobra, no to co, to zaczynamy naszą imprezę. Czekamy na nowych współpasażerów, współpasażerki. Będzie ci łatwiej, pamiętaj, że moją kolanie. Póki nie ma jeszcze współpasażerów, obstawmy, jakie to będą osoby. Wiemy tylko tyle, że są to dziewuszki, tak jak powiedziała pani. Od kiedy się zaczyna babuszka, od kiedy się zaczyna dziewuszka? To jest właśnie myślę, pytanie. Myślę, że są dwie młode dziewczyny, pełne nie, ale w tym energii, momencie, które będą chciały się integrować. W tym momencie mam naprawdę rozkminę, od kiedy się zaczyna dziewuszka, od kiedy babuszka. Bo ta kobieta ewidentnie spojrzała w coś i powiedziała od razu, że to są dziewuszki, czyli może tam miała datę urodzenia, jakieś dokumenty. Pewnie czyli tak. Gdzieś ma jakąś granicę, gdzie powie, że jest dziewuszka. A gdzie babuszka? Po środku myślę, że będzie jeszcze była rzęsina. Ale no, dla mnie nie ma znaczenia, czy jakim oni są wieku, tylko ma dla mnie znaczenie, czy będą obcicylni. No tak. Z doświadczenia wynika naszego podróżowania po byłym Związku Radzieckim, że babuszki są bardziej obcicylne. Здравствуйте. Здравствуйте. Tak? Faktycznie, dzieweczki. Rina, z tym kłaste? Ty co? Co nie płaszcz? Ty co, Tarina? Ty już większa dziewczyna. Internet pracuje tam. A wy teraz byli w odpustce, ile tak prosto? Ja w odpustce, da. А, ну да, потому что каникулы, да? Да, каникулы, ага. Ага, шиндинуна. И сейчас вы говорили на вашем языке, да? Да, да, да. Но я слышал, что вы, типа, ваш язык – это сочетание русского языка, некоторые слова на русском языке, да. И некоторые слова и некоторые на марийском говорю. На марийском. У нас, наверное, одна такая единственная нация, где в мире, где сохранилось у нас язычество.
То есть молятся у нас дереву или там солнцу или еще чему-то вот таким. Жертвоприношения приносят. А вы думаете, что здесь много туристов приезжает? Например, в вашей деревне вы когда-то встретили иностранца или нет? Ни разу. Dobra, to tyle. Dzisiejszy dzień się kończy. Trochę nas zaskoczyli współpasażerowie. Nasza pani ze swoją córką na chwilę wyszły. Pogadaliśmy z nimi chwilę. Zdziwiło nas to trochę, bo totalnie jakoś nie braliśmy tego pod uwagę, że to może być po prostu dziecko z nami jechać. Miała być wnuczka, ale... Ale spoko, nie jest źle. To jest inny typ jakiejś znajomości. I tyle. To będą nasi współpasażerowie, ale nie na całą drogę, bo wysiadają po dwóch dniach. Pierwszy poranek na promie zostaje nas już daleko za miastem. Dookoła słychać głosy dzieci i podróżnych krzątających się po pokładzie. Czas rozejrzeć się po promie matrosów. Dzień dobry. A jak załapałaś kontakt z naszymi nowymi tymi? Bardzo dobrze, bardzo są fajni. Okej, w tym skrzydle, powiedzmy, mieszkamy i te wszystkie rzeczy, które są przed drzwiami, myśleliśmy, że ludzie je pochowają z tych swoich pokojów, ale nie są w stanie po prostu, bo no, tego jest aż tyle, a tego w pokoju się to nie mieści. Z tego, co nam właśnie ludzie mówili, to chodzi o to, że dlatego się jeździ promem, bo można więcej bagaży ze sobą wziąć, a na samolot jest duże ograniczenie, także oni wolą jechać 4 dni, ale wziąć ze sobą dużo więcej niż przelecieć kilka godzin i po prostu wziąć mały plecak. Płyniemy tym promem w najgorszym możliwym czasie, czyli pod koniec sierpnia. Pod koniec sierpnia wszyscy wracają z wakacji, w szczególności rodziny z dziećmi, bo 1 września zaczyna się rok szkolny, więc cały prom z tego powodu jest absolutnie zawalony ludźmi. Jaka jest najciekawsza rzecz, jaką widziałaś tutaj? Chyba najciekawsza rzecz na razie to jest czytelnia, która jest mega dziwna, bo to nie jest czytelnia, tylko to jest jakaś sala zabaw dla dzieci. Nie, nie kazałeś ci położyć długo megafon. Ja miałem wodę po prostu, potem już to ocień silny wieter był. Szopni sama się. Nie, to by dwóch prosto był faruszy. Ale bardzo mało, nikt tutaj nie czyta książki. Tu jest z 83 książka. Ale te dzieci już nie mogą czytać, chyba są za małe jeszcze. Современный русский литературный язык. No chyba современny tak nie za bardzo, bo książka wygląda jak przynajmniej kilkadziesiąt lat. Możemy zagrać, nie mamy szachów. Ale nie ma szachów. Chyba, że tu są. Tu są. Ja mam jedną, jedną czarną warstwę, ty masz 3 białe. Widzę, że dajesz mi fory. Ale podejrzewam, że ludzie to zabierali po prostu albo gubili. No wydaje mi się, że jest jeden. Problem jest w tym taki, że jakby wierzę. Nikt nie przychodzi grać w szach ani warstwę, bo to jest bardziej taka plac zabaw się tu zrobi. Chyba to jest miejsce, gdzie wszyscy mogą posiedzieć tak. Ile jest jeszcze drugie miejsce? Nie, tylko no to kiedyś na ulicy, na ławku? Da, na ulicy. A wy kuda z czasem idziecie? Igor. Ja w Dudzinku. A, my też w Dudzinku. No jeśli chodzi na Risk, to jedno schodzić tam w targowy centrum Ariana. Tam akwapark, magazyn. Akwapark też u was, a, хорошо. I wy często gdzieś встречаете turystów na ciepłochodzie? Pierwszy raz, tak? Trzeba puścić tam czytelnię, bo tam jest za gorąco. Jestem już cały spocony. Nie wiem, jak te dzieci tam wytrzymują. Tam siedzą praktycznie cały dzień. I to jest to miejsce, ten korytarz, akurat gdzie my mieszkamy, gdzie cały czas biegają dzieci. Idzie mała już. Proszę, nie wychodzi na ulicę, proszę. My turysty. Da, my turysty. Z Polski. Znajdziecie, gdzie Polska? A? Polska, taka strana. Wy znajdziecie, gdzie to? Ja znam Polska. A teraz pokażemy najciekawsze miejsce, czyli łazienki. To jest Murska Jałborna, 2 kibelki i kran. Ale najważniejsze tu jest status o chuligaństwie i są kary, czyli tak, kary mogą być za, tu jest wszystko wyjaśnione w jakim tam, w jakiej sytuacji, sztraf od 500 tysięcy do 1 miliona rubli, albo liszenie swobody na srok do 7 lat, czyli no, srogo. I tutaj jest prysznic, w zasadzie ten prysznic jest trochę jak ruska bania, bo tu się wchodzi, zamykasz drzwi i w tym momencie para unosząc się tutaj, nic praktycznie nie widać, wszystko jest zaparowane, włączasz sobie gorącą wodę, to jest wrzątek dosłownie. No i myjesz się. A co to za wspaniały korytarz? Jakoś tak cicho ja się to zrobiło. Ja właśnie nie wiem, patrz, nie ma bagaży w ogóle w tym korytarzu. Nie wiem, z czego to wynika. Zobacz, nie ma w ogóle bagaży. Wydaje mi się, że to jest jakaś pierwsza klasa, my jesteśmy w drugiej. Za mną jest teraz restauracja, ponieważ niestety, ale jedzenie nie jest w ten... Liczone. Liczone. Wkluczone. Tak.
Plusem tej restauracji jest to, że my pływaliśmy już na wielu promach i byliśmy przyzwyczajeni, że to są raczej takie proste posiłki, a tu jest normalna restauracja. To znaczy, można zamówić różne rzeczy, ale trzeba na to długo czekać. Właśnie ja trochę tego nie czaję, bo jakby ta restauracja jest otwarta tylko w określonych godzinach. No i jak wybija 13, czyli godzina, w której zaczynają podawać obiad, to tutaj schodzą się ludzie i wszyscy muszą czekać nie wiadomo ile, no bo wiadomo, że kuchnia nie wyda w tym samym czasie posiłków dla 50 osób. Może to jest specjalnie, bo wiesz, płyniemy kilka dni, to w sumie jest co robić, czekasz na jedzenie. Ale to jest tak jakby trochę luksusowo, Maria. No tak. Więc wiecie, no spijemy się już to, co zakazać. Da. O. Co można zakazać siwodnia? To obiad. A, to obiad, da? To jest w mieście. I co by nam sowietowali? To jest co w mieście. Co w mieście, da? A. Proszę, no to weźmiemy. Wydawało mi się, że to jest inaczej. W sensie, że wczoraj widziałem całe menu. Wydaje mi się, że całe menu jest tylko na kolację. Aha, czyli że jest, dostajesz kartkę, gdzie jest jedna opcja i mówisz tak albo nie. Tak, brakuje mi tu jednego, serio. Czego? W każdym promie jest kurde to samo, że brakuje jakiegoś takiego pomieszczenia, gdzie odbywają jakieś takie dyskoteki. Powoli zbliżamy się do pierwszych wiosek, gdzie nie ma dojazdu drogą lądową. Od pasażerów słyszymy, że spora część ich mieszkańców jest starowierami. To odłam prawosławia, który zachował słowiański charakter obrządków. Wy macie stoić, wychodzić, ile nie? Wychodzicie, posmatrycie, targowlu. Gdzieś będę sprzedawać, co to ile? A tam tak mnogo ludzi. Nie, prosto pogulać, chociaż z sobaczkami być. To prawda, że gdzieś można wstrzecić starowierów? Bo tak słyszeli. Starowierów? Tak. Chodzi, że tam z góry schodzą. Dobra, udało nam się wypchnąć z tego promu razem z tym tłumem i jesteśmy na zewnątrz, jest tu targ. A to wy sami zabierali? No już na dzieło sami, w ogrodzie rośnie. O, ale to bardzo. Naturalnie na mile, z czystego производства, искусства. Вот, пожалуйста. А это что, шамалак? Ой, нет, это наливочка такая приятная. Вот возьму бутылочку. Да будь ты человеком, возьми. Ведро. А где девчонки? Они на берегу были. Юля, дай собаку мне. Что вы продаете? Здравствуйте. Тугун. Тугун, это местная рыбка, да? Да, очень вкусная. Хорошая. Но ее можно сразу кушать? Или... Сразу малосольно, очень вкусно. Да. Все 700 рублей. Ага. А вы знаете, брали... где блинчики можно купить? А там продавать на том столе? Не знаю, продавали нет. Тут пани ма блина. Сейчас отпустим. Да нет, все, я уже 10 рублей. Дайте 10 штук. Блин, пожалуйста, оставьте на хотя одного. Это с творогом или что? Нет, это просто простые одни блинчики. Без творога. 4 блинчика осталось. Будете да, брать? Давайте. 40 рублей. Co ciekawe, mimo że jesteśmy na lądzie, w wiosce, gdzie mieszka kilkaset osób, na, tak mi się wydaje, to nie odbiera tutaj w ogóle internet, przynajmniej w tym miejscu. Podobno jak się wejdzie tam głębiej w wioskę, jak ktoś ma Wi-Fi, to działa. Nie, my na ruskim gawarim. Tak, gawarisz? My z Polski, Polska jest złocha strona. Почему? Ruskich nie lubią. Da. Polaki. Da. Все зависит от человека. Мы вас уважаем, но политики ваши. Дай сюда. Ну, в каждой отаре есть свои поганые овцы, поэтому не надо обобщать, да. Орельский 20 лет прожил. А, то есть вы же 20 лет назад уехали из Луганска? Да. Возможно, лучше это, так кажется. Нет, все хорошо. С тем, что там сейчас, в Луганске. Не, ну это понятно, вроде я своему одноклассику звоню. Ага. Уже не стреляют тут якобы. Вы ко мне придете, я в каюте, я в каюте. Я вас угощу выпить, закусить. А вы знаете, нам интересно, здесь можно встретить старовьеру? Старовьеру? Да, старовьеру. Старовьеру? Были где-то. Вы старовьеры, да? Нет, я не старовер. Я бороду ношу, но не старовер. Староверы это вот. Вот стоит, чтобы нам торгует. А старовер. Сколько процентов здесь людей старовьеры? По вашему мнению? Наверное, процентов 70. А вы скажите нам, вы старовьеры, да? Нет. Вроде да. А, хорошо. Жена моя. Че? Старая вера. Что? Нет, просто вы можете объяснить, да? Что это старовера? Староверы – это от начала Иисуса Христа, когда еще Он родился. Ага. И вот последователи апостолы все это передавали мученики. А в России их много, да? Много. И особенно здесь, рядом с Енисеем или как? Да. И для староверов обязательно борода, да? Да. Это как, борода, если она плакон. Растет… Пусть растет. Все, что растет, пусть растет. Есть же сейчас много разных вер.
А у нас вот именно это вот древние в 16 веке, они были такие, ну, крепкие. Norilsk i Dudynka, Jenisej, w ogóle te okolice kojarzą się z zimą, z takim totalnym mrozem, ale jak widać, woda w rzece jest w sumie nie jest teraz jakoś super zimna. Wzięli blinczyki i ta rybka. I z czym ta podchodzi? Z chlebem, z piwem, nie znam. Z chlebem, z kartoszką, z wodką, ze wszystkim, co gorzej. I dobry. No, to się nazywa szybka akcja. Dosłownie 15 minut targowania. I cały targ zrobił się pusty, wszyscy wracają na prom. Сколько села будет еще торговля? Сегодня, после обеда в Ороково, и все, больше не будет. Например, вам ловит интернет? Потому что мы пробовали, здесь не ловит. Нет, 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 интернета нет. WhatsApp ничего не работает, ничего вот это все, ничего не придет. Только палочки Купили, да, руки? Да, мы да. тоже купили. Я думаю, может, вы не успели. Не успели, но мы не знаем, как ее кушать. Вы можете нам показать? Конечно. Да, откуда на войск упал страшно. Как это открыть? Окно открыть? Да. Да. Вот видите, эта штука. И тут крутишь. Ну, пошло. На шипки. Ага. Так, берете и вот голову так отрываете. И теперь можно кушать, да? Да. Пышно. Так? Угу. Сплина. Маш. Везут на ремонт или еще что-то. Чтобы сделать ремонт, надо везти в Красноярск? Да, но если это крутая машина, иномарка. А, это, я думал, что можно сделать ремонт в Норильске, например, или нет? Ну, Норильск от нас очень далеко, двое суток надо ехать. Kolejny wieczór spędzimy na najwyższym pokładzie promu. Kto wie, może zawiążemy tam jakieś nowe znajomości. Najlepsze miejsce na promie. Tutaj jest taki, można powiedzieć, parkiet. Brakuje tylko świecącego księżyca. Jakiegoś drineczka w łapie i możemy zaczynać imprezę. Nie wiem, dlaczego ludzie to jakoś nie przychodzą. Najbardziej obleganym miejscem jest piętro niżej i tam jest taka ławeczka, gdzie jest bardzo ciepło i wszyscy tam siedzą i palą ćmiki. A, no, wiem, to dlaczego nie ma. To jest bardzo proste. Bo jest nie kurić. Dokładnie. Nie można tutaj palić. Nie można palić, więc dlatego wszyscy idą na dół. Nadchodzi kolejny wieczór, robi się już chłodno. Podejrzewam, że jutro trzeba będzie cały dzień chodzić w kurtkach. No, powinniśmy się dzisiaj pożegnać z naszą panią. O 5 rano zatrzymujemy się w jakiejś małej miejscowości, gdzie wysiada pani, która z nami płynie. Nie mamy pojęcia, czy ktoś przyjdzie na jej miejsce, czy będziemy już kolejne dwa dni sami. Красиво, да, здесь? Я попал первый раз на север в 2007 году, вот именно в этот край. Zagadał nas na promie jakiś ziomek, który ma kumpla z Polski, który nauczył go przekleństw i zaprosił nas na wódeczkę. Открытие. Вот промысловик из Бахты счастливых людей. Poznaliśmy w knajpce wieczorem panów, którzy jadą na rybałkę na dwa tygodnie gdzieś tam zaszyć się, polować na misie i łowić rybki. I mają coś ciekawego do opowiedzenia. My wychodzimy dwa noci, ta druga jest. Она, это мое личное время, она здесь да, неприкосновенная. Да, да. Деревенская водка, Боря! Деревенская водка. Да. Этого мы не ожидали. Дамы и господа, выпьем за сегодняшний вечер в нашем ресторане, что мы сегодня собрались так негаданно-нежданно, да? Так что давайте выпьем еще за можно удачу. Можно большую просьбу? Если кто-то будет заходить, скажите, что мы закрыты. Хорошо. Даша, конечно, я скажу однозначно. Закрыто. Только попробуй зайти видно сюда. Так что давайте за нашу давайте приятную, хорошую компанию. За спасибо, компанию. Да, за компанию. Поляки с русскими должны дружить. Ребята, я могу вас снимать? Вы расскажете, что интересного посетить вот в край, на крайнем севере? Если вы будете две недели находиться где-то в лесу, да? Да, мы часто очень сильно ездим туда, потому что мы фанаты и любители рыбалки. А охота да. тоже будет? Конечно, охота, да, у нас есть с собой лицензия, оружие, как бы все мы по которым подошли. Но мы не будем там добывать большое количество рыбы и птицы, которые нам не нужны. Внимание, нахождение детей на открытых палубах в темное время суток небезопасно. А только так, для собственных, так скажем, нужд. Так что как-то так, я так скажу. И для тебя это будет который раз? Сотый. В марте, в феврале месяце поехали в тайгу на, по зимнику на машине. Мы уехали там что-то 500 километров. Короче, нас вертолет закинул туда в тайгу. Мы отжили там 3 недели. И ну, работа там была определенная, там избушку мы строили. И все, обратно выдвигаться, у нас, короче, нет снегохода. Снегоход-то сломался, понимаешь? Мы ждали помощи 10 дней.
10 дней мы ждали помощи. 10 да, 10 дней. И вот мы на следующий день собрались, пошли пешком. Мы вышли с утра и против пурги шли. В нас дул ветер. По реке. Со снегом по реке. С мыса на мыс. Между нами расстояние было где-то метров 50-100. Сколько идти еще? 7 километров. Раз посмотрели, от мыса к мысу. Тишина, ребят, такая была. Аж на уши давило. Все, идешь, и ветер этот дует. Смотрим, что нам здесь надо переночевать. В этом районе есть избушка. И тут выходим, он такой первый заходит и кричит: ура! И это прям такая радость, что он нашел эту избушку. Я прям на стыдно этих лыжах, бля. Я прям радостный. Я понимаю, что мне надо сейчас подняться вот так вот, чтобы поднялся. Я поднимаюсь, белка вот так вот пошел. Все, поднялся, зашли в избушку. Избушка сырая, мокрая, вся на зиму не топилась. И у нас с тобой только сухпай и висит мешок. А в мешке, как обычно, как промысловики делают с севера. Они там продукты запаковали, подвешивали на мешок, чтобы белка там или норка там, медведь там не съел. Я более сел вот так вот, знаешь, на кровать. Сел. А я даже разговаривать ни с кем не хочу. Вообще ни с кем. Да пошли вы. Да я не хочу ни с кем разговаривать. Я просто так устал. Вот фотография, где мы пришли в избушку. Это моя фотография. Сейчас вы нам так много сказали, что мы с вами уходим. Давайте. Ребята, за знакомство. Ребята, за случайное знакомство. Раз, чтобы, да. Чтобы встретить. Не было никакого. За охоту тоже. И за рыбалку. Способ доказать, я буду сам. Смотри на меня. Все, парни, работа. То есть можно договориться? Вечеринка начинается. Хорошо, выпьем тоже. Да. Плохо, что все нету, делать. Плохо, что нету. Ты помнишь, как-то вообще вдолжило? Не, не до конца. Ale wiem, że piję piwo, które jest stąd i ma 11%. Ale myślę, że już za dużo tej zabawy. Dopłynęliśmy do kolejnego portu. Pani, która z nami była, wychodzi. Już wyszła w zasadzie. Ale się teraz zrobiło miejsce. Księże rybaku, mamy wolne. Cieszysz się, że jesteśmy sami? Czy bardziej się smutno? Proszę bardzo. Czy to uleczy kaca? To się też przyniosły. O, jesteś taki miły. Wszystko dla ciebie. Coś się dzieje za oknem. Wygląda na to, że jest mały postój, ale dość specyficzny. To znaczy, nie przypływamy do brzegu, tylko ludzie z brzegu muszą do nas przypłynąć. Idę to pokazać. Podpływa łódka z pasażerami, którzy wsiadają. Jest tylko ludzie wychodzą, ile to, że jest nowy pasażery? Nie znają. Może to jest. Когда мы смотрели по карте, мы думали, что все остановки, то есть останавливаемся в порту, а кажется, некоторые остановки выглядят и так, да? Баркадеров нет, пока не так. Ну вот видишь, как мы тебя позвали? Но он выглядит как наш паром. Я не вижу разницы. Нет, нет, он больше. Он больше. У них это... рубка другая. Видишь, рубка другая. И это самый дорогой паром, да? Да. Дорогой. Самая дорогая каюта сколько там стоит? 1 200 000. А этот паром как называется? Я даже... Это Матросов. Матросов. А это Горький. А думаете, что можно увидеть как первый класс? Ну, сейчас все занято. Люкс тоже здесь есть? Да. И там тоже есть душ? Конечно. А люкс сколько стоит здесь? 32. И на Горьком стоит 1 000 000? Как, да, 1 000 000. Как это возможно? Что там есть? Ну, там, во-первых, он туристический. Они возят по деревням. Типа, а там дальше морского. В Диксон, например, невозможно добраться на... Ну, там же все закрыто. Вы сейчас будете выходить... Дудинки. Надо приготовить паспорта и билеты, потому что будет паспортный контроль. А были у вас такие случаи, что кто-то попал в дудинку, у него разрешения не было? Конечно. И что происходит в таком случае? Туда их не запускают. Либо забирают. Забирают? Конечно. Но разрешение нужно только иностранцам, да? Для граждан России тоже? Всем нужно. Вроде там ничего нет, то есть просто город. Ну, это город. Вам так кажется. Z każdą kolejną godziną robi się coraz chłodniej. Widzimy też mniej rybaków i wiosek. Pojawia się za to wiele statków transportowych. Raz po raz na brzegu można zauważyć składy i obiekty o charakterze przemysłowym. Pogoda nie zniechęca jednak do przebywania na powietrzu. Nie jest ci zimno? Trochę jest. Na trochę nie.
Кутузов тоже, да, есть монастырский. Монастырский, да? Почему он называется монастырский? Там есть монастырь? Монастыря нету. Ну, там что-то связано с монахом. Тут, ну, как бы уже басни, легенды. Здесь монах здесь был. Ага. Здесь был. Ну, и как-то он с местным населением дружил. И они к нему приезжали в гости. Боря. Приятно. Боря. Я у меня, my name is what is this good, my president. Вот ты посмотри, какие просторы у России. А вы все говорите, что Россия плохая страна. Россия хорошая, дружелюбная. Хочешь, я в ухо поцелую? Это не ЛГБТ, это просто дружеский жест. Я потому понимаю. Что вот хороший человек, ну, дружелюбный. Красиво? А вы сами в дудинку или где? Мы? Да. Ой, мы в Жмуркину жопу. Знаешь, что такое? Нет, нет. Жмуркина жопа. Я знаю, что жопа мира, что такое. О, что-то это вроде. Практически там. Смотри, вы куда плывете? Норильск. Норильск? Дудинка, да. В Дудинку? Да. Да ладно? Да ладно? Вы чокнутые оба в Норильск. Ну, да. Я там не был ни разу. Нет, нет, вы, короче, вы молодцы, молодцы. Нифига вы даете. Да, женаты? Да. Муж не жена, да-да-да. А смотрите, у меня нету, потому что я поднял в Турции. Нету. И мы потом решили, что лучше вообще не забирать. Другими женщинами нельзя познакомиться. Нет, у тебя красивая Александра, я тебе завидую белой завистью. И вы в качестве типа туриста, да? Нет. Ну, встретить друзей, да? Нет, 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 нет. Мы плывем на рыбалку. У нас там друзья, они нас встречают. Но какие рыбы там? Киты? Киты? Киты, нет, китов нет. Тугунок. Тугунок. Да, да, накупились. Ели? То есть там, чем дальше, тем лучше рыбки, да? И поэтому вы отправляетесь так далеко. Молодец, да? Хорошо. Представьте, вот там жить в палатке 2 недели. Я буду жить. Айгал, представь, вот мы. О, блин, блин. Ой, осторожно. Это вот когда ГУЛАГ, когда здесь же репрессированных столько много было в Норильске. Это же страшнейшее место было. То есть города Крайнего Севера вообще были построены... Норильский ГУЛАГ. Заключенными, ГУЛАГ, да? Конечно. Сколько расстреливали, сколько... Просто оставляли. Сюда заключенных привезли именно для добычи урана. Вот. А оказалось, что урана не нашли. И строили вот эти шахты, их просто затопили, эти шахты. И оставили в бараках умирать людей. Ничего им не оставили, просто вот это, на острове. Были бараки двухэтажные, то есть мерзлота, они там вообще просто в морозе жили. Их оставили, через несколько лет вернулись туда, на этот остров. И люди вот как вот замерзли, как остались, да, их... Przed chwilą podeszła do nas pani, gdzie się chyba zagadywaliśmy, ale nie do końca kojarzę gdzie, i powiedziała, że chciałaby nam podarować prezent i zaraz wróci nam, przyniesie nam to. Вот такой шарик новогодний. Wow. Это ручная работа. Повешаете на новогоднюю елочку. Но мы в шоке сейчас. И будете вспоминать про Сибирь. Сейчас главная задача довести его домой. Да, это будет сложно. Да. Właśnie dopływamy do przedostatniego portu, przed Dudinką, i bardzo dużo ludzi będzie wychodziło, bo już się zbierają. Turuhańsk, czyli jedna z ostatnich stacji przed Dudinką. Wyjechali. No to город или поселок? Поселок. Это поселок, ага, да? Поселок. О, вертолет. Слышали, что на многих вертолеты это единственный способ, чтобы добраться из деревни в деревню здесь? Ну да. Да, в принципе, лодка или вертолет. Там я дам один самолет. Вот эта буханка едет. Первый слайд! Паш, пошли, Паш, линия подаем с собой. Я вообще не вижу, куда идти-то. А? Где все? Прямо? Да прямо, прямо все. А где свои, не видно. W jednej z ostatnich miejscowości przed portem w Dudince mamy problemy techniczne. Mikrofon przestaje rejestrować dźwięk, przez co z całej wizyty zachowuje się tylko obraz. Na brzegu ucinamy ciekawą pogawędkę z młodymi dziewczynami. Opowiadają nam, że głównym środkiem transportu między wioskami jest helikopter. W miejscowości są aż 3 szkoły, a młodzież często organizuje w nich imprezy i koncerty. Niestety szybko opuszczamy to miejsce. Nastaje zmrok, a my powoli zbliżamy się do portu końcowego.
W tym momencie sytuacja tak wygląda. Dopływamy do portu w Dudince, skąd jedzie się lądem do Norylska. Czeka nas tu kontrola, bo musimy mieć specjalne dokumenty, że możemy tu wjechać. Podobno lubią utrudniać życie, jak ktoś przyjeżdża problem. Czujemy się pewnie, ale podejrzewam, że mogą być jakieś tam męczenie. Zobaczymy, jak będzie. Do widzenia, komnata. Tak to wygląda. Jesteśmy z plecakami, gotowi już do wyjścia, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda komnata deluxe, wychodząc stąd. Nie tam chyba ktoś jest. Blin, my chcieliśmy widzieć komnatę deluxe. Heretyka. Ona jeszcze nie ubrana. Wszyscy no, po prostu chcieli widzieć, jak ona wygląda. A, to deluxe, tak? Krasota, Blin. No, to deluxe. Ile na skórkę stoi? 30. No jest lepszy czym? Za człowieka i widzę. Milion rubli. To ładna, spasiła za się. Interesna mu. Spasiła, do świdania. Po przejściu kontroli schodzimy na ląd w Dudince. Następnego dnia wybierzemy się już do Norylska. Ciężko nam uwierzyć, że niebawem zaczniemy odkrywać jedno z najbardziej niedostępnych miejsc w Rosji. Materiał z Norylska ukaże się w przyszłym tygodniu. Tymczasem patronów zapraszamy na przedpremierowy pokaz już dzisiaj. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie.